Słuchajcie, przedwczoraj była premiera nowego GoPro Hero 11. Ja jeszcze go nie mam, dlatego że jeszcze nie ma nawet w sklepach, ale pomyślałem o tym, żeby kupić mini. Może od kogoś pożyczę tą 11 całą. Mam natomiast 10. Wiele osób robi taki myk właśnie, taką kombinację, że montują Hero 10 na Awacie. Czy to jest dobry pomysł? Może nie jest najgłupszy, aczkolwiek jest to ciężka instalacja. Mi się to nie podoba, bo będzie dużo hałasu. Natomiast to, co dzisiaj zrobimy, to sprawdzimy, jak wygląda jakość obu kamer. Ja już mam do nich filtry, bo dostałem wczoraj od Freewella całą przesyłkę, także mam komplet filtrów. I założymy też, spróbuję zrobić dzisiaj regułę 180 stopni, czyli 50 klatek na sekundę i 1/100 sekundy czas naświetlania. Wtedy będziemy mieli jasność, która kamera jest lepsza. Nagramy to w DisneyLike i nagramy to w profilu płaskim w GoPro, a stabilizację zrobimy w postprodukcji. To będzie najbardziej profesjonalna forma nagrania, jaką jestem w stanie zrobić z tej konfiguracji na dzisiaj fizycznie. I uważam, że to nam da bardzo dużo do powiedzenia i do zrozumienia, jak wyglądają relacje obu kamer i czy warto Hero 10, bo oczywiście taki Hero 10 można też rozebrać, słuchajcie, jest naked, wtedy waży 30 gramów. Zasilać da się, bo to z tego portu chłopcy już to zrobili i już widziałem na grupie Naked Cineup i GoPro, że takie rzeczy robili. Wtedy mamy leciutką instalację. Wiadomo, że jest podatna na crashe, czyli przy kolizji możemy rozwalić GoPro, więc latamy raczej wtedy cinematic bardzo spokojnie, czy dość spokojnie i pewnie. Ale całość daje nam pełen przegląd możliwości, dlatego że Hero jest w tej chwili najlepszą kamerą sportową. Oczywiście wiele osób się nie zgodzi, twierdząc, że się przegrzewa, czy jest stary procesor i tak dalej. Chociaż ja nie wiem, czy to jest stary procesor. Ale dajmy szansę obu instalacjom, zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy i ruszamy w takim razie. Let's go! Więc instalacja wygląda tak. Tutaj mamy przyklejone mocowanie do akumulatora na Hero 10 akurat. Mam filterek ND8 od Freewella, powinien wystarczyć. To samo mam w Awacie, też ND8. To są filtry, które dostałem wczoraj od nich i to jest całkowita nowość. Te z GoPro mam już wcześniej i stosowałem je wielokrotnie. Natomiast tutaj też jest ważne, żeby ISO ustawić odpowiednio, max i min, żeby nam czas naświetlania się wydłużył, a nie zwiększyło się ISO. Zaraz to zrobimy w ustawieniach. Nie? Ograniczymy ISO do 400, czyli będzie od 100 do 400 w obu przypadkach. Dzisiaj rano wymieniłem śmigła na nowe, już były całkiem sponiewierane tamte. Także oprócz nowych filtrów też mam śmigła. Ustawienia w GoPro też mamy w ProTune zrobione. Jeżeli chodzi o ekspozycję, tutaj będzie tak, 4K w 50 klatkach, szeroki, stabilizacja wyłączona, czyli będę stabilizował w Real Steady. Następnie mamy tutaj 5,5 White Balance, ISO 100 do 400. Może być, bo i tak wejdzie nam na 400 i była tutaj shutter speed 1/100 sekundy. Nie wiem, czy ja to mam. Mam shutter speed 1/100 sekundy. Zobaczymy, na ile nam pokaże, jak się to będzie zachowywało, a skorygujemy sobie to może z filterkiem. Nie wiem, czy ja mam ND4, ale spróbujemy. Jak nie, to zastosuję bez filtra też i porównamy te ujęcia. Zależy mi, żeby osiągnąć jak najlepsze parametry i takie kinowe rozmycie. Myślę, że to pójdzie. No jak to pójdzie, to zobaczymy za chwilę. Startujemy, nie ma co więcej gadać. Let's go! Wiele osób mówiło o tym, słuchajcie, że Awata będzie miała całkiem dobre parametry w low light, a tutaj założyłem filtr ND8, jest normalny dzień, nie ma szału ze słońcem, bo jest zachmurzenie, ale to jest normalny dzień i GoPro daje radę, a Awata nie daje rady.
Zastanawia mnie to, bo było tak ciemno, że nie byłem w stanie się nawet przełączyć na tryb manualny i sterować się odważnie, bo nic nie widziałem praktycznie, a to wiadomo, że to jest ta sama kamera. Teraz zdjąłem filterki i tu, także polecimy na tym, co jest. Zobaczymy, jak parametry się zachowają, ale myślę, że będzie spoko. Zaraz popatrzymy jeszcze na parametry i startujemy. Wiele osób może uznać, że to jest temat zupełnie bez sensu, bo to jest ciężki dron w tym momencie, w tym wydaniu. To faktycznie nie jest fajne latanie, bo masz wrażenie, że pilotujesz cegłę. Ale jeżeli zależy Ci na możliwie najlepszych ujęciach do zrobienia, w takim zakresie, że nie niszczysz GoPro, jest to jak najbardziej. Można oczywiście zastosować jeszcze adapter, na przykład z iFlighta i zasilać poprzez USB-C z portu balancera i poprzez BSC, czyli płytkę zasilającą. Do zrobienia też. Ja bym powiedział tak, nie na darmo taka jest sytuacja, bo mamy dwie grupy właściwie ludzi. Pierwsza grupa to są ci, którzy krytykują w ogóle GoPro, dlatego że oskarżają, że się na przykład przegrzewa. Tak, niby tak, jeżeli postawisz tą kamerę i ona sobie stoi, to się przegrzeje, tylko ona nie jest do tego. Natomiast jest też druga grupa ludzi, którzy zarabiają kasę na swoich ujęciach, na przykład poprzez rozebranie tej kamery Naked GoPro, i robią takie tematy jak na przykład w fabryce Tesli, tak? I oni nie narzekają wtedy, że się przegrzewa, bo sobie dołączają malutki 5-woltowy wiatraczek
i nie ma w tym momencie tematu, że nam się przegrzewa, natomiast jakość wyciągają najlepszą. Dzisiaj moim zdaniem widać było bardzo dużą różnicę. Zobaczycie sobie w postprodukcji, jak porównamy te dwa materiały, ale jeżeli chodzi o to, co ja widziałem, to jest faktycznie warte uwagi i warte sprawdzenia takie rozwiązanie. Ja tutaj po prostu przykleiłem, nie robiłem żadnej przejściówki, nic nie drukowałem. Przykleiłem jedno mocowanie klasyczne z GoPro płaskie do akumulatora i zrobię chyba to z drugim. I faktycznie od czasu do czasu takie rozwiązanie zastosuję. Jeszcze pociągnę kabel tutaj ze złącza, żeby też mieć możliwość zabudowy nakeda. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Czy ten koncept ma w ogóle sens i czy to ma rację bytu. Tylko proszę nie pisać, że GoPro się przegrzewa albo ma stary procesor, bo nie ma starego procesora. Wymiana procesora była rok temu, czyli przy 10 był nowy procesor wprowadzony. I jest wszystko ok. Natomiast co do ceny jeszcze trzeba wziąć pod uwagę. Nowe GoPro kosztuje około 2700 w Polsce, to jest duża wartość. A Avata cała, czyli dron z kamerą, z gimbalem i z różnymi podzespołami, kosztuje w granicach 3-3,5, prawda? Czyli niewiele więcej, więc ta kamera niekoniecznie będzie lepsza. Ale mamy coś, co nam w wielu przypadkach już wystarczy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Liczę na fajne opinie i komentarze. Widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć. We'll be right back.